Dzień dobry kochani, jestem Marek z Więcej niż Matura i chciałbym dzisiaj z Wami zrobić takie pięknie pachnące zadanie. Oczywiście zadanie nie może nam pachnieć, skoro rozwiązujecie je w komputerze, natomiast dotyczy związku o bardzo, bardzo przyjemnym zapachu, używanym często do lodów, do ciast, a mianowicie chodzi o wanilinę. Zadanie to znajdziecie w naszej bazie i ma ono numer 3226. Pozwólcie, że przeczytam Wam treść tego zadania, które swoją drogą pochodzi z próbnej matury z grudnia 2022 roku. Wanilina jest popularną substancją zapachową stosowaną w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Strukturę cząsteczki tego związku przedstawia wzór 1. W jednej z metod otrzymywania waniliny produktem pośrednim jest związek opisany wzorem 2. Silniejszym środkiem zapachowym od waniliny, ale o podobnym aromacie, jest związek nazywany etylowaniliną. Położenie atomów tlenu względem pierścienia aromatycznego jest takie samo w obu tych związkach, natomiast ich masy cząsteczkowe różnią się o 14 unitów, czyli jednostek masy atomowej. Polecenie pierwsze. Uzupełnij poniższy wzór tak, aby przedstawiał cząsteczkę etylowaniliny. Zadanie to możemy rozwiązać w trzech trybach. Samodzielnie, kiedy sami próbujecie dojść do rozwiązania i sprawdzacie, czy Wasza odpowiedź jest poprawna. W trybie rozwiąż ze wskazówkami, kiedy staracie się rozwiązywać sami, ale w momencie, kiedy Wam coś nie do końca wychodzi, czegoś nie pamiętacie, możecie poprosić o podpowiedź, przeczytać sobie wskazówkę. Oraz tryb trzeci, zapoznaj się z wyjaśnieniami, czyli zrobienie tego zadania razem z nami, krok po kroku z proponowanymi przez nas wyjaśnieniami. W tym miejscu zachęcam Was do tego, abyście zapauzowali filmik i spróbowali mimo wszystko zrobić to zadanie samodzielnie. My natomiast spróbujemy rozwiązać to zadanie w trybie krok po kroku, w trybie zapoznaj się z wyjaśnieniami. Do dzieła. Krok pierwszy. Przeanalizuj polecenie do zadania. Przeczytaj dokładnie treść zadania i odpowiedz sobie na pytanie, co jest jego celem. Twoje zadanie polega na zapisaniu wzoru półstrukturalnego etylowaniliny. Oczywiście uzupełnienie tego schematu, który już jest przedstawiony w arkuszu. Krok drugi. Postarajcie się znaleźć już jakieś informacje w treści wprowadzającej. Zapisz informacje dotyczące budowy etylowaniliny. Silniejszym środkiem zapachowym od waniliny, ale o podobnym aromacie jest związek nazywany etylowanilina. Tu już dostajemy pierwszą wskazówkę. Etylowanilina. Położenie atomów tlenu względem pierścienia aromatycznego jest takie samo w obu tych związkach. Druga bardzo cenna wskazówka. Natomiast ich masy cząsteczkowe różnią się o 14 jednostek masy atomowej. I to jest nasza trzecia wskazówka. Czyli jeszcze raz podsumujmy, że położenie atomów tlenu względem pierścienia aromatycznego jest takie samo i że cząsteczka waniliny różni się od cząsteczki etylowaniliny masą. W związku z tym możemy zacząć już pomału analizować strukturę tej cząsteczki i próbować odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie atomy brakują w tej cząsteczce, w tej strukturze etylowaniliny względem waniliny. Przejdźmy zatem do następnego kroku. Ustal strukturę i grupy funkcyjne w cząsteczce. Na podstawie informacji wprowadzającej wiemy, że położenie atomów tlenu w obu związkach względem pierścienia aromatycznego jest dokładnie takie samo. W związku z tym grupa hydroksylowa będzie się znajdowała dokładnie w tym miejscu, grupa aldehydowa będzie się dokładnie znajdowała w tym samym miejscu, natomiast tutaj mamy grupę alkoksylową, która jest pewnego rodzaju zagadką. I tutaj właśnie oczekujemy, że pojawi się coś jeszcze, które będzie różniło tą strukturę od struktury waniliny. Dlatego, że nie ma informacji o tym, że jakikolwiek inny podstawnik do pierścienia został podstawiony i że między nimi jest różnica. W związku z tym mamy pewność, że na ten moment struktura wygląda dokładnie w ten sposób. Przejdźmy zatem do następnego kroku. Ustal wzór etylowaniliny. I na podstawie informacji wprowadzającej, znów musimy się cofnąć do informacji wprowadzającej, wiemy, że masy cząsteczkowe różnią się o 14 jednostek. W związku z tym możemy sobie zadać pytanie, jakie pierwiastki mają masę 14
unitów. Na podstawie układu okresowego możecie przewidzieć pewne wartości. Możecie przewidzieć, że jest to na przykład grupa CH2, jest to dokładnie 14 unitów, lub na przykład atom azotu. Ale jakbyśmy wstawili atom azotu w to miejsce, z racji tego, jaką liczbę elektronów walencyjnych ma azot, jak wygląda na ten moment połączenie z tlenem i tak dalej, praktycznie możemy odrzucić azot od razu. W związku z tym zostaje nam podłączenie tutaj grupy CH2. W związku z tym umieszczamy grupę CH2. Jest to jak najbardziej poprawne połączenie poprzez tlen. Dokładamy grupę CH3, która już w naszej wanilinie się znajdowała, czyli tak naprawdę różnica będzie polegała na tym, że dokładamy w tym miejscu po prostu grupę CH2, która, przypomnę, ma dokładnie 14 unitów. W związku z tym otrzymujemy taki wzór strukturalny. Dodatkowo wiemy, że cząsteczki waniliny i etylowaniliny posiadają ten sam zapach. Jest to pewnego rodzaju właściwość chemiczna, identyczna dla obu związków, a pojawienie się grupy CH2 sugeruje, że są to wobec siebie homologi. Także są to związki w szeregu homologicznym, różniące się właśnie między sobą o grupę CH2. Przejdźmy zatem do następnego kroku. Uzupełnijmy odpowiedź. Oczywiście widzicie, że grupę CH2-CH3 można zapisać w sposób C2H5 i właśnie w taki sposób zapiszmy. Sprawdźmy odpowiedź. Ostatni krok. Zgadza się. Rozwiązaliśmy prawidłowo zadanie. W razie gdybyście mieli więcej pytań, zapraszam do zadawania ich pod zadaniami, pod slajdami na naszym kursie, a przede wszystkim zapraszam do wzięcia udziału w naszym kursie. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia następnym razem.